I need you, I need you. You want me, you want me. I need you, I need you. You want me, you want me. Zaczynamy w pozycji stojącej. Ręce są na wysokości ramion. Dajemy je do tyłu i do przodu. Ściskamy tak jakby nasze łopatki. Prostujemy plecy. Robimy teraz malutkie kółeczka do tyłu. Otwieramy naszą klatkę piersiową. Pracujemy ramionami. Czujemy, jak nasze plecy się prostują. Rozluźniamy ręce. Podejdźmy teraz do ściany lub tak jak ja do drzewa. Musicie po prostu mieć coś stabilnego, o co możecie się oprzeć. Kładziemy ręce na ścianie. Opadamy klatką piersiową w dół. Puszczamy ją luźno. Głęboko oddychamy. Staramy się, aby nasze kolana nie były ugięte. Na wdechu staramy się przybliżyć jeszcze bardziej naszą klatkę piersiową do ściany. Spokojnie wychodzimy teraz z pozycji. Rozluźnijmy nasze ręce, poruszajmy nimi na boki. Puśćmy napięcie. Przejdziemy teraz do pozycji siedzącej. Usiądźcie ze skrzyżowanymi nogami przed sobą. Weźmy parę głębokich wdechów. Wdech i wydech. Przechodzimy na sam koniec maty. Siadamy na naszych łydkach. Ręce splatamy za sobą. Dajemy je na prawą stronę. Kręcimy obszerne koła w prawą stronę. I głęboko oddychamy. Czujemy, jak nasza szyja się rozciąga. Jak uchodzi z niej całe napięcie. Teraz dajemy nasze splecione ręce na lewą stronę i kręcimy koła w lewą stronę. Spokojny wdech i wydech. Ręce trzymamy za sobą. Przechodzimy na kolana, odchylamy głowę do tyłu i bierzemy głęboki wdech. Wydech. Przechodzimy do pozycji dziecka, tyle że nasze ręce prostopadłe są do ziemi. Cały czas trzymamy ręce w splocie. I wdech. Przechodzimy na kolana. Wydech. Pozycja dziecka. Powtarzamy tę czynność. Staramy się o płynność w tym ruchu. Zostajemy teraz w pozycji dziecka. Ręce dalej wyciągnięte są ku niebu. Czoło leży na ziemi. Głęboko oddychamy. Czujemy, jak nasze ramiona się rozciągają. Opuszczamy teraz ręce na ziemię i wyciągamy przed sobą. Dajemy odpocząć naszym plecom. Czujemy, jak wszystkie nasze kręgi się rozciągają. Jaka ta pozycja jest dla nas miła i przyjemna. Oddychamy. Przejdziemy teraz do podporu na kolanach. Wdech. I wydech. Zaokrąglamy plecy, wdech, zadzieramy głowę do góry i wydech, głowa na dół, plecy się zaokrąglają,
I znowu wdech, wydech. Dajemy naszym plecom ruchu, którego potrzebowały po całym dniu siedzenia, stania lub po prostu nie ruszania nimi w ogóle. Przesuwamy nasze ręce naprzód maty. Nogi zostają w tej samej pozycji. Kolana ugięte są pod kątem prostym. I staramy się położyć klatkę piersiową na ziemi. Oczywiście może być to niemożliwe do wykonania na początku, więc przesuwamy ją na tyle, na ile możemy. Nie musi ona wcale dotykać ziemi. Oddychamy. Pozycja ta może być dyskomfortem dla naszego ciała na początku, ale jest bardzo korzystna dla zdrowia naszych pleców i naszego kręgosłupa. Jeśli chcecie dodać rozciągnięcie tricepsów, można zgiąć ręce pod kątem 90 stopni, opierając je o czoło. Jest to jednak jedynie wariant, którego nie musisz wykonywać. Oddychamy. Powoli wychodzimy, zsuwając nasze biodra do pozycji dziecka. Relaksujemy nasze plecy. Wracamy teraz do naszego podporu przodem i z niego odpychając się od maty rękoma przechodzimy do pozycji psa z głową w dół. Prostujemy plecy, spoglądamy w przerwę pomiędzy nogami, głęboko oddychamy. Przechodzimy na wydechu do pozycji deski, ręce są wyprostowane, a plecy proste. Schodzimy na rękach w dół do Chaturangi Dandasany, pozycji kija i kładziemy swobodnie ciało na ziemi. Przejdziemy teraz do uproszczonej pozycji kobry. Łokciami odpychamy się od podłogi i zadzieramy delikatnie głowę do góry. Otwieramy naszą klatkę piersiową. Wyciągamy czubek głowy ku niebu. Głęboko oddychamy. Napełniamy nasze płuca pozytywną energią. Głęboki wdech i wydech. Wychodzimy z pozycji. Odpychamy się rękoma od podłoża i powolutku przechodzimy do pozycji dziecka. Wyciągamy ręce przed sobą. Oddychamy. Czujemy, jak nasze plecy są rozluźnione. Odchodzi z nich całe napięcie, stres, zmartwienia. Wszystko to jest nieważne. Liczy się tylko tu i teraz. Wychodzimy teraz powolutku z pozycji dziecka i wpychając pięty do podłoża przechodzimy do pozycji psa z głową w dół. Wyciągamy plecy. Malutkimi kroczkami, pamiętając o prostych nogach, podchodzimy na sam przód maty. Uginamy nogi w kolanach i przechodzimy do kołyski. Na zgiętych nogach kołyszemy się i masujemy tak nasze plecy. Bardzo często nasze nieuświadomione lęki i stresy odkładają się w naszych plecach. Sprawiają nam ból. Dlatego dobrze jest je rozmasować. Dać sobie odrobinę miłości. Czerpcie przyjemność z tego automasażu. Uwolnijcie swoje plecy od napięcia. Zostańmy teraz na ziemi. Wyciągamy nogi do góry. Ruszamy delikatnie stopami.
Słabmy rękoma nasze duże palce u stóp i otwierając biodra przyciągamy kolana do ziemi. Cały czas trzymamy za palce. Jest to pozycja szczęśliwego dziecka. Doskonale otwiera nam biodra. Pomaga też w bólach menstruacyjnych. Czerpcie z niej przyjemność. Wdech i wydech. Wychodzimy teraz z pozycji. Puszczamy nasze palce u stóp, złączamy kolana razem. Przyciągamy je na chwilę do klatki piersiowej i masujemy nasz odcinek lędziwiowy. Kołyszemy delikatnie naszymi biodrami, trzymając rękoma za kolana. Możemy robić malutkie kółeczka, po prostu kołysać się na boki. Jest to bardzo przyjemne dla naszych lędźwi. Na sam koniec przejdziemy do pozycji relaksacyjnej. Złączamy stopy razem i pozwalamy kolanom opaść na boki. Ta pozycja nazywa się Supta Baddha Konasana, pozycja odpoczywającej bogini. Staramy się jak najbardziej odprężyć w tej pozycji. Na wydechu uchodzi z nas wszelkie napięcie. Twarz jest rozluźniona. Ręce leżą spokojnie po bokach. Wdech i wydech. Poruszajmy teraz delikatnie palcami u rąk, u stóp. Wychodzimy powolutku z pozycji. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą wspólną praktykę jogi. Do zobaczenia.